Który z punktów zaznaczonych na osi liczbowej lepiej przybliża pierwiastek z 43? Dobrze, czyli mamy tutaj dwa punkty. Może spróbujmy najpierw napisać, ile one są. Czyli tak, tu jest 6,5, tu jest 6,6. To w połowie byłoby 6,55. No i tu powiedzmy jest 6,56. Tak wygląda, że to A to jest 6,56, a B to by było, tu było 6,58, może 59. No, jeżeli tu jest 6,56, 7, 8, no 6,58. No tak dokładnie to nie wiadomo, mniej więcej tyle. No i co, pierwiastek z 43 to jest liczba niewymierna, więc tak, no gdybyśmy mieli kalkulator, to oczywiście moglibyśmy tutaj przybliżyć go, zobaczyć, co tam w kalkulator nam pokaże i która z tych liczb jest bliżej, no ale w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie bez użycia kalkulatora, czyli można zrobić to tak, że na przykład policzymy kwadraty tych liczb, no i który kwadrat, czyli policzymy sobie a kwadrat i policzymy sobie b kwadrat, no i porównamy z kwadratem pierwiastka z 43, czyli liczbą 43. No i który kwadrat będzie bliżej 43, to oznacza, że ta liczba jest bliżej pierwiastka z 43. Czyli policzmy może a kwadrat na początek, czyli 6,56 razy 6,56. Pomnóżmy to pisemnie, czyli tak 6 razy 6 to jest 36, czyli 6 i 3 tutaj. 6 razy 5 to jest 30 i 3 to jest 3 i znowu 3 i 6 razy 6 to jest 36 i 3 to jest 39. Teraz 5 razy 6 to jest 30, czyli 0 i 3 znowu. 5 razy 5 to jest 25 i 3 to jest 8, to jest 28 i 2. 6 razy 5 to jest 30 i 2 to jest 32. No i 6 przez 6 już pomnożyliśmy, czyli teraz przepisujemy pierwszy wiersz. 6, 3, 9, 3 i dodajemy 6, 3, 9 i 8 to jest 17 i 6 to jest 3 i 2, 5, 7, 0, 4 i 3 to jest 4. 3 dni, 1 to jest 4 i 9 to jest 3 i 4, raz, 2, 3, 4. Czyli a kwadrat to jest 43, 0, 3, 36, czyli całkiem blisko 43, no ale troszkę więcej. Czyli z tego wynika, że a jest większe niż pierwiastek z 43. No skoro b jest większe niż a, to jasne jest, że już nie musimy liczyć b kwadrat. Wiemy, że a jest bliżej pierwiastka, lepiej przybliża pierwiastek z 43 niż liczba b. Czyli odpowiedź jest a. Liczba a lepiej przybliża nam pierwiastek z 43 niż liczba b. No może jeszcze z ciekawości zobaczmy, ile jest ten pierwiastek z 43. Czyli tak, 43 pierwiastek kwadratowy równa się 6,557, prawda? Czyli ten prawdziwy pierwiastek jest gdzieś tutaj, prawda? Pomiędzy 6,55 a 6,56. Pierwiastek z 43 to było mniej więcej, prawda? Też jest liczba niewymierna, wobec tego to jest tylko przybliżenie. Całkiem dużo cyfr jest 6 i było 5, 5, ile tam jest dalej? 5, 5, 7, 4. 7, 4. Prawda? Czyli tu jest gdzieś pierwiastek z 43 na tym rysunku.